Dobry wieczór, dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 56. dzień mojego wyzwania na UFAP. Dzisiaj jest też dzień, w którym spadłam z fali. Ale to nie jest pierwszy raz, także odbijam się od dna. Na szczęście nie było zbyt głęboko. Łapię deskę i idę uczyć się dalej surfować. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o trzech praktykach, bardzo prostych. Każda z tych praktyk jest sama w sobie transmutacyjna. Każda z tych praktyk będzie nam potrzebna, jakby objęcie świadomością tej grupy mięśni, za które jest odpowiedzialna dana praktyka, będzie nam potrzebna później w dalszej praktyce Ovarian Breathing. To są wszystko mięśnie, jakby każda z tych praktyk dotyczy rozluźniania i zaciskania, czyli pracy grupą mięśni, które się znajdują w okolicy narządów rodnych. Pierwsza z tych praktyk nazywa się Vajrayoni Mudra u mężczyzn, Sahajayoni Mudra u kobiet. Vajrayoni Mudra polega na pracy z mięśniem, który się znajduje w okolicy spojenia łonowego. I to jest, nie wiem z doświadczenia, ale prawdopodobnie z tego, co czytałam, to jest mięsień, który mężczyźni uruchamiają w momencie, kiedy próbują powstrzymać się od siusiania. U kobiet jest to mięsień, który się znajduje w okolicy cewki moczowej, więc również mięsień, który możemy ćwiczyć na przykład powstrzymując strumień moczu podczas siusiania. Drugi z tych mięśni znajduje się u kobiet w okolicy waginy. To jest jak gdyby rozluźnianie i zamykanie i otwieranie waginy. I to jest ta słynna Mula Bandha, o której już Wam wcześniej mówiłam. Mula Bandha u mężczyzn znajduje się po prostu pomiędzy penisem a odbytem, czyli to są po prostu mięśnie krocza, które się znajdują po środku. Ostatnia z tych praktyk, o której też już wspominałam, to jest Ashwini Mudra i Ashwini Mudra polega na zaciskaniu i rozluźnianiu mięśni odbytu. Każda z tych praktyk jest bardzo prosta do stosowania, można ją stosować albo w pozycji medytacyjnej, albo po prostu w jakiejkolwiek pozycji, będąc gdziekolwiek, mając chwilę wolną, stojąc w kolejce do kasy, czy też jadąc autobusem, czy nawet samochodem, myślę, że to też jest możliwe, nawet jak się prowadzi samochód. Także to są takie grupy mięśni, które warto aktywować, które warto ćwiczyć w momencie, kiedy stosujemy praktyki transmutacyjne. O tej Vajrayoni Mudrze i Sahajayoni Mudrze będę mówiła troszeczkę więcej, bo to są praktyki, które mają poszczególne etapy, czyli ten pierwszy etap polega po prostu na uświadomieniu sobie tego mięśnia i zaciskaniu, rozluźnianiu go. Natomiast tam później się to ćwiczy w poszczególnych pozycjach i dąży się do tego, żeby osiągnąć pewien rezultat. Inny on jest u kobiet, inny on jest u mężczyzn, ale tak, temu poświęcę oddzielny filmik. A tymczasem będę powoli kończyła. Ja Wam jeszcze zamieszczę taką grafikę pokazującą te poszczególne punkty oraz siłę, jak gdyby w jakim kierunku jak gdyby te mięśnie chcielibyśmy aktywować. Jakby z jaką siłą działamy na te mięśnie, w którą stronę. To jest strzałkami bardzo fajnie pokazane na grafice. Mi ta grafika bardzo pomogła w uświadomieniu sobie właśnie tych mięśni, które znajdują się w dolnej części naszego ciała, w okolicy krocza narządów rodnych. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do zobaczenia jutro.